9. Tutaj, drodzy Państwo, sprawa dotyczy funkcjonowania krakowskich aptek oraz zmiany czy też prowadzenia procedury zmian ich funkcjonowania. No tutaj, drodzy Państwo, co roku opiniujemy. W tamtym roku również otrzymaliśmy ich poprzednio chyba podobnie. A tutaj jest propozycja, żeby dni robocze apteki funkcjonowały te, które działają w cyklu jednozmianowym od 9 do 16, dwuzmianowe od 8 do 20. Soboty dla apteki jednozmianowych od 8 do 14, dwuzmianowych od 8 do 14 również. I całodobowe apteki mamy, chyba nam dodała się jedna apteka, bo do tej pory mieliśmy jedną aptekę całodobową na centrum A, która obsługiwała ten teren Krakowa, tę część Krakowa. Natomiast jeszcze tutaj dochodzi apteka całodobowa Remedium, czyli na Kazimierzowce 37. I tu jest, drodzy Państwo, jeden projekt, to jest projekt zarządzania, projekt Rady Miasta Krakowa w sprawie ustalenia rozkładu godzin. I drugi już dotyczy tutaj zmian w rozkładzie godzin. Chodzi tutaj o to, żeby kierownicy aptek, którzy zmieniają godziny funkcjonowania aptek, poinformowali się o tym wyprzedzeniem Biura Ochrony Zdrowia. No i żeby też, jeżeli jakaś apteka nie będzie funkcjonować, żeby stosownie się umieszczać o tym, gdzie najbliższa apteka jest. Także takie sprawy procedury mniej istotne dla osób, które korzystają z krakowskich aptek. Otwieram, drodzy Państwo, na dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chciał zabrać głos w tym punkcie? Pan Bogdan Krupa, Panie Przewodniczący. Ja bym tylko chciał, żeby po prostu w momencie, kiedy już będą ustalone te godziny, i jeżeli będzie wiadomo, które apteki będą pracować, powiedzmy sobie całodobowo czy święta, żeby taka lista aptek była opublikowana w internecie, nie wiem, w Gazecie Krakowskiej czy Dzienniku Polskim, żeby nie było tak, że na przykład ktoś, ja miałem taką sytuację, że jadę na centrum B, no i tam nie ma lekarza, ale ta pani jest na cali brzuna, ale na pewno jest na widoku. Na widoku. Zgodnie z projektem uchwały Rady Miasta Krakowa, który jest przedmiotem naszej opinii, wykonanie tej uchwały powierza się prezydentowi Miasta Krakowa. Prezydent ma obowiązek przekazać stosowną informację mieszkańcom Krakowa i myślę, że na stronie prezydenta również poprzez publikację w gazetach krakowskich ta informacja dotrze do mieszkańców, ale również my myślę, że w Eku możemy taką informację jak najbardziej zamieścić, bo jest to informacja bardzo praktyczna. Miejmy nadzieję, że mieszkańcy nie będą często z niej korzystać. Szczególnie, że dochodzi nowa apteka blisko, więc to jest istotna sprawa, żeby jej mieszkańcy wiedzieli. Drodzy Państwo, czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos w tym punkcie? Nie widzę, no proszę, zamykam dyskusję i przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. 20 za. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Dziękuję. Przechodzimy do...